Cześć wszystkim, dzisiaj z budowy pokażę Wam, co u nas słychać i pokażę Wam też, jaki mieliśmy problem z wilgocią w domu i co nam pomogło. Był to temat jeszcze, jak nie mieliśmy ogrzewania. I pomógł nam właśnie ten sprzęt. Mieliśmy takie dwa osuszacze plus do tego dwie nagrzewnice. Z takiego jednego osuszacza cały czas wkapała woda. Dziennie dwa takie zbiorniczki zostały wylane, czyli około 10 litrów. Z jednego, czyli możecie sobie wyobrazić, jaka była wilgoć. Pokażę Wam to na zdjęciach, bo już teraz odpłukać nie ma tego problemu. Największe problemy też były w rogach ścian. Używaliśmy też nawet takich zwykłych wiatraków, gdzie latem używacie do schłodzenia się. To też, żeby tym powietrze po prostu mieliło. Ten pokój, do którego teraz wchodzę, był najgorszy. Jak widzicie, odpukać nic się nie dzieje. Słonko to nas wpada na temperaturę. Teraz w tej chwili mamy pomieszczeń jakieś 22 stopnie. Dlatego jest trochę cieplej, bo malujemy. No i pokażę Wam jeszcze tą nagrzewnicę. Jedna nagrzewnica chodziła taka 9 kW. No oczywiście nie na full mocy, a drugą mieliśmy nagrzewnicę na olej opałowy. No i ona już też fajnie dmuchała, ale akurat teraz już jej nie mam, więc Wam jej nie pokażę. A to macie ten wiatraczek, o którym Wam wspominałem, też robi swoją robotę. Mamy tutaj, jak widzicie za mną, już część ścian pogładzonych, część pomalowanych. Także już niebawem mam nadzieję, że ta przygoda piękna się skończy. Troszkę na patencie złapałem sobie to trytytko, bo było przymarznięte. Już teraz woda płynie fajnie i takim gumowym wężem płynie sobie dalej w pole. Musimy chociaż trochę ten zbiornik opróżnić. No to teraz przyznać się, czy ktoś z Was robił taki patent? Jeszcze dodam Wam informację taką, że jeżeli już nagrzewaliśmy tą nagrzewnicą i elektryczną, i opałową, to później dodatkowo jeszcze chodziły takie małe grzejniczki, aby tylko podtrzymywać tą temperaturę. I musicie się też liczyć z tym, że prąd, rachunek za prąd będzie wysoki. No ale coś za coś, chyba lepiej raz zapłacić, niż później porykać się z tą wilgocią. A tej wilgoci naprawdę w naszym przypadku było bardzo dużo. Wypompowaliśmy bardzo dużo wody. Nie mam jakby filmów związanych z tamtym czasem, bo było ciemno, nie mieliśmy jeszcze oświetlenia. Chodziliśmy z latarkami, ale naprawdę, naprawdę było tego sporo. No i każdego dnia, jak chodził o to urządzenie, to ta wilgoć pomału znikała. Robiliśmy też w ten sposób, że w tym największym pokoju, gdzie była największa ilość tej wilgoci, zamykaliśmy drzwi z płyty regipsowej. Tam było chyba, nie wiem, z 27 stopni ciepła, bo im jest cieplej, tym ta wilgoć szybciej jest usuwana. No i naprawdę dawało to fajne efekty. Z mojej strony wszystko, także dziękuję i do następnego. Cześć.